Niedawno w sumie poruszył Pan temat węzłów autostradowych. Nie bez przyczyny. Temat ten został poruszony właśnie w okresie poprzedzającym rozgrywanie w pol, na terenie Polski meczów w ramach Mistrzostw Europy. Mając na uwadze to, że jestem kierowcą, ale jestem również posłem Ziemi Grudziowskiej, do którego trafiają osoby z różnymi sprawami. Jedna z tych spraw dotyczyła właśnie. Yy, nazewnictwa węzłów autostradowych, które yy, tak naprawdę swoje nazwy posiadają od miejscowości, w których są zlokalizowane. Osoba mi zadała wprost pytanie, mówi, no przyjechał do mnie yy, kuzyn ze Śląska i tak naprawdę nie wiedział, w którym miejscu skręcić na Grudziąc, bez znaków yy, powiedzmy kierunkowych, że same nazwy yy, węzłów nie mówiły nic. <laughs> I tak naprawdę mając na wadze akurat ten konkretny aspekt sprawy, Przeanalizowałem temat, mając na uwadze odcinki autostrady prowadzące od Torunia do Gdańska, że tylko jeden odcinek, na szczęście nasz grudziącki, jego nazwa posiada, jest związana wprost z miastem, w którym leży, ale pozostałe odcinki, Rusocin, Sfarożyn, no, Nowe Marzy, Warlubie, tak naprawdę nie mówią nic albo bardzo mało osobom, które zamieszkują południową część Polski, a co dopiero mają mówić osobom, kibicom, które przyjadą do nas na mecze w ramach finałów Mistrzostw Europy. Dlatego też postanowiłem zadać pytanie w ramach interpelacji poselskiej panu ministrowi transportu, panu Nowakowi odnośnie tego, czy jakimi, jakimi kryteriami sugerowano się podczas wyboru E, konkretnej nazwy dla, dla odpowiedniego węzła i czy nie warto byłoby jednak wzorem miast zachodnich, e, autostrad niemieckich, autostrad e, m, w Belgii, w Holandii e, nazywać zjazdy od miasta, które wprost leży na szlaku przecinającym się danego węzła? sugerowałem, żeby m, próbować nazywać na przykład Toruń Wschód, e, Toruń Zachód. Będzie to bardzo czytelne, e, bardzo proste dla e, zlokalizowania dla e, e, użytkownika drogi, a na pewno jest to też walor promocyjny i estetyczny dla miasta, ponieważ... Na jakim etapie teraz jest... Pana zapytanie, interpelacja. Kilka jest etapów, ponieważ sam, samo nazewnictwo węzłów autostradowych to jest etap, który tak naprawdę cały czas jest przetwarzany w Ministerstwie i prace nad tym trwają. Tak samo jak aktualnie bardzo, bardzo gorący temat wykonywania ekranów dźwiękochłonnych, o które też interpelowałem do Pana ministra przyjął moją sugestię, że brak y, ekranów dźwiękochłonnych na, na odcinku autostrady w Białym Boże jest y, faktycznie y, problemem. Zlecił wykonanie pomiarów hałasu generalnemu wykonawcy i teraz koresponduje z dyrekcją GDKIA celem jak najszybszego montażu dźwięk, y, y, ekranów dźwiękochłonnych. Także można powiedzieć, że staje się tak jakby lobbystą y, w zakresie użytkowników dróg na autostradzie, ale też okolicznych mieszkańców, żeby no, ta autostrada w jakiś sposób negatywnie nie funkcjonowała na ich otoczenie. Co z wjazdem na autostrady? Wjazd na autostrady to jest wyłączna kompetencja pana prezydenta. Jak wszyscy wiemy, mieliśmy bardzo poważne problemy z uzyskaniem e, dostępu do dokumentacji technicznej od, od firmy Scott Wilson. E, mamy już ją, co prawda po, nie wiem, chyba półtora roku zmagań otrzymaliśmy tą dokumentację. E, trw, e, prace trwają, co naocznie można zobaczyć e, na odcinku na wysokości Nowego Rządza. Z tego co wiem, firma wykonawcza ma termin wykonania pracy do końca roku, ale wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, że termin ten będzie przyspieszony i już dziś około listopada myślę, że ta droga zostanie oddana do użytku, czyli Grudziądz będzie wprost skomuniko skomunikowany z autostradą pod nazwą Węzeł Grudziądz.